Gdy zobaczył radiowóz, wcisnął gaz i zaczął uciekać. Po kilku kilometrach stracił panowanie nad autem i wjechał w kościół. 17-letniemu uciekinierowi grozi do 5 lat więzienia. Do pościgu doszło w czwartek w Opocce pod Świdnicą. Policjanci około 21 zobaczyli Volkswagena Golfa, którego kierowca na ich widok zaczął wykonywać nerwowe manewry i gwałtownie przyspieszył. Policjanci próbowali zatrzymać auto, jednak kierowca Volkswagena nie zwracał uwagi na dawane przez policję sygnały świetlne i dźwiękowe. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. 17-letni kierowca przecenił swoje umiejętności. W Makowicach stracił panowanie nad samochodem i wjechał przez bramę na teren kościoła. Swoją ucieczkę zakończył, uderzając autem w kościół. Na szczęście ani kierowcy, ani 15-letniej pasażerce nic się nie stało. Jak szybko ustalili policjanci, 17-latek nie miał prawa jazdy. Trafił już do policyjnego aresztu. Za ucieczkę przed policją grozi mu do 5 lat więzienia. Uciekał przed policją i wjechał na cudzą posesję w Jedlinie-Zdroju. Samochód zatrzymał się na dachu sąsiadującego z domem garażu. Auto musiała ściągać straż pożarna za pomocą dźwigu. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej przy ulicy Chrobrego w Jedlinie-Zdroju i rozpoczął ucieczkę. Rozpędzony wjechał na teren tej posesji, gdzie zatrzymał się na dachu garażu. Do zdarzenia doszło przy ulicy Kłodzkiej. Mężczyzna po nieudanej ucieczce został zatrzymany przez policję na 48 godzin i prawdopodobnie ma sporo więcej na sumieniu. Nie doszły uciekinier to 26-letni mieszkaniec Boguszowa Gorz. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Czy to koniec piłkarskiego Górnika? Do zakończenia sezonu czwartej ligi pozostały zaledwie dwie kolejki, w których Górnik zagra z Piastem Żerniki oraz Piastem Nowa Ruda. Warto je zapamiętać, bo to najprawdopodobniej ostatnie mecze Wałbrzyszan na tym szczeblu. I nie chodzi tu o przegrany już jakiś czas temu awans do trzeciej ligi, ale całkiem możliwy scenariusz, według którego zespół trenera Jacka Fojny przestanie istnieć, a pod szyldem Górnika występować będą jedynie młodzicy. W ostatnich dniach doszły do nas kolejne bardzo niepokojące wieści związane z klubem piłkarskim Górnik Wałbrzych. Choć tak szeroko reklamowana przez lokalne media akcja Razem dla Górnika przyniosły wspaniały efekt w postaci 90 tysięcy złotych zebranych przez fanów i przyjaciół zespołu, to z drugiej strony zapowiadanego przez miasto wsparcia w wysokości 280 tysięcy złotych na konto klubu wpłynęło jedynie 200 tysięcy. Jeśli dodatkowo wspomnimy, iż wcześniej inna transza pomocy została uszczuplona o 40 tysięcy, to wyraźnie widać, że do w miarę normalnego funkcjonowania Górnikom brakuje około 100-110 tysięcy złotych.